Witam w kolejnym odcinku i od razu ostrzegam, że będzie on naprawdę do dupy. A sprawdzimy w nim, czy galaretka, która tężeje w pół godziny, rzeczywiście stężeje w pół godziny, a może będzie potrzebowała na to aż dwa kwadranse. Dowiemy się także, który z papierów toaletowych jest najmocniejszy. Ale Monia, później tego nie mogę zrobić jeszcze. Reklamotwórcy twierdzą, że ta galaretka tężeje w 30 minut. Jednakże pierwszy sceptyczny głos usłyszałem już od sprzedawczyni, która stwierdziła, że te pół godziny może jednak nie wystarczyć. Sprawdzimy to. Sposób przygotowania. Zawartość torebki wsyp do pół litra wrzącej wody i dokładnie wymieszaj aż do rozpuszczenia. Nie gotuj. Pieni się jak proszek do prania. Galaretkę rozlej do pucharków i odstaw do przestudzenia. Wstawimy teraz naszą galaretkę do lodówki i odczekamy 30 minut. Po tym czasie galaretka powinna być stężona. Stężała? Stężona. Ale żeby wszystko było zgodnie z instrukcją, najpierw na jakiś czas odstawimy ją do przestudzenia. Za chwilę. Pooglądaj sobie trochę ludzi. A w tak zwanym międzyczasie rozwieję wszelkie wątpliwości w kwestii wytrzymałości papierów toaletowych. A pomoże mi w tym pierwszy i jak na razie jedyny na świecie egzemplarz adbasterometra. Adbasterometr składa się z długiej listewki z naniesioną skalą, elementu roboczego, czyli gumki, oraz dwóch małych listewek, pomiędzy którymi znajduje się jeden listek papieru toaletowego. Siła, z jaką działam na papier, jest tym większa, im niżej opuszczam dolną listewkę. W pewnym momencie papier nie wytrzymuje, a ja zapisuję na skali nazwę producenta. Na pierwszy ogień pójdzie dość popularny papier Regina. Papier trójwarstwowy Regina, ujęcie pierwsze. Punkty w skali Adbastera. To chyba całkiem niezły wynik. Zobaczymy, jak z testem poradzi sobie papier Softella. Zobacz, robią galaretkę. Jak skończą, to z tobą pogram. Tymczasem minęło już 35 minut. Zobaczymy, jak czuje się nasza galaretka. Moim zdaniem przydałoby się jeszcze dobre 10 minut. Ale od biedy można by już ją zjeść. Wracamy do papierów toaletowych. Papier trójwarstwowy Softella, ujęcie pierwsze. Właśnie doszedłem do końca skali, ale jadę dalej. Będę musiał zaznaczyć na ścianie. W tym miejscu pękła Softella. O, właśnie tam. A co na to delikatny rumiankowy papier Mola? Trójwarstwowy papier Mola, ujęcie pierwsze. Punktów w skali Adbastera. Minęło 50 minut, zobaczymy, co teraz z naszą galaretką. Już trochę lepiej. Ale jeszcze jest trochę wodnista. Zobaczymy, co będzie po kolejnych 10 minutach. A jak w teście poradzi sobie ten papier? Swoją drogą nazwać tak papier toaletowy to trochę tak jak nazwać płyn do czyszczenia kibli The Beatles. Ciekawostką jest, że Queen i Regina to słowa, które w dwóch językach znaczą dokładnie to samo. Zobaczymy, czy cechuje je podobna wytrzymałość. Trójwarstwowy papier Queen, ujęcie pierwsze. Another one bites the dust. 30 w skali Adbastera. Tymczasem nasza galaretka tężeje już godzinę i 10 minut. I prawdę powiedziawszy, dopiero po tym czasie
Można ją nazwać galaretką. Gotową do spożycia i bardzo trzęsącą się. Lubię to. Jeszcze do niej wrócę. Przedostatni w teście jest papier welwet. Z takim słodziutkim pierskiem. O! Trójwarstwowy papier welwet, ujęcie pierwsze. ...24 punkty w skali Adbustera. O-o! Ostatni w moim teście jest najzwyklejszy, najbardziej śmierdzący i teoretycznie najsłabszy papier toaletowy, jaki tylko można kupić. Ale ten papier ma jedną warstwę, nie tak jak pozostałe trzy warstwy. Dlatego logika podpowiada, że powinienem złożyć go na trzy razy. I tak też zrobię. Trzy połączone ze sobą listki zwykłego szarego papieru toaletowego, ujęcie pierwsze. ...28,5 punktu w skali Adbustera. A oto szokujące wyniki naszego eksperymentu. Dla papieru Softella zdecydowanie zabrakło skali, dlatego zajmuje on pierwsze miejsce w naszym teście. Zaraz po nim papier Regina. Na trzecim miejscu znalazł się papier Queen. Na czwartym miejscu zwykły szary papier toaletowy złożony na trzy razy. Piąte miejsce zajmuje papier toaletowy Mola. Natomiast ostatnie z 24 punktami w skali Adbustera zajął papier Velvet. Już? Czego to ludzie nie wymyślą? Jak widzicie, po raz kolejny okazuje się, że nie do końca warto wierzyć reklamie. Pozostaje teraz pytanie, co ja zrobię z taką ilością papieru toaletowego? Pamiętajcie, że oba testy nie zostały przeprowadzone w laboratoryjnych, kontrolowanych warunkach. Dlatego jeżeli naprawdę chcecie poznać specyfikacje tych produktów, musicie sami je przetestować. Albo na własnym podniebieniu, albo na własnej dupie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.